Jest. Słuchajcie, dzisiaj o, taka zdobycz jedna. Trzeba jej trochę wody wylać. Nie będę tam łap wsadzał, trochę chłodno się zrobiło na dworzu. Sfotografuję ją ładnie. Byłem we Władysławowie, na Flądrach, nie na jednej Flądrze, bo tylko ta jedna chudzinka się trafiła. Natomiast co, no spędziłem tu czas od 9 rano do teraz, do 14:15. No i niestety, oprócz mnie tutaj jeszcze dwie flądry, jedna taka była nawet, druga też taka chuda i nic więcej, nikt więcej nic nie złowił. Tutaj na wieczorze było ładnie, przyjemnie, ogólnie było tutaj też nie wiało, teraz się strasznie nie chce już mi się siedzieć, miałem siedzieć normalnie do 17, a skoro nic nie bierze, to bez sensu czas tracić. Zobaczcie, nawet robaki, które są od kilku godzin w wodzie, dalej są na haku. Właśnie na ten zestaw złowiłem. O. Haczyk, tutaj czwóreczka jest, taki srebrny. Chyba za wcześnie wylałem wodę. Ta dendrobena, czwórka była. Było tutaj, co jeszcze? Na drugiej wędce w ogóle żadnych brań. Dostałem tutaj kreweteczkę taką ze sklepu, ale też w ogóle nic nie było. No i fajnie, że o, miałem okazję zobaczyć. Nie wiem, widać popierak, czy sam kosz jest stary. I fajnie się sprawdza, tam widać na filmiku, jak rozkładam. Długi do samej wody bez problemu sięga jeszcze dalej, więc wreszcie mam porządny podbierak, który mam nadzieję, że się nie połamie od tyle wody jak poprzednio. No i tu zrobiłem o kreweteczka, miam plus robaczek dla pewności. Też nic w ogóle nie ten. Nic w ogóle się nie udało. Tak więc
jedynie tyle, że sobie posiedziałem na świeżym powietrzu. Do domu wracam głodny, ale było i tak przyjemnie, fajnie było sobie pójść na rybki. Dla mnie to trochę nudne jest, że te szczytówki dwie w ogóle się nie ruszają, nic się z nimi nie dzieje, to dla mnie to jest za nudne. Ja to wolę spinning wtedy, nawet jakbym miał ryby nie złowić. Tak one stoją, tylko patrzeć, jakby były brania, no to by było fajnie, nie? No i tak to wygląda ogólnie. Dobra, to trzymajcie się. Do następnego. A i słuchajcie, jeszcze jedno, jak tutaj macie na dole napisane. Zapraszam Was do mojej grupy Fishmania YouTube Polska. Macie też link, możecie sobie kliknąć tutaj w opisie, kiedy o niej będzie. Dołączcie do nas, wszyscy są zdjęcia. Hej, masz już subskrypcję? Jak nie, to kliknij koniecznie tutaj. Nie przegapisz wtedy kolejnych filmów. A jak chcesz zobaczyć coś fajnego, to tutaj mam jeden z wybranych lepszych filmów. A jeżeli chcesz zobaczyć całą moją listę, to kliknij tutaj. I pamiętaj, mam jeszcze dwa sklepy tutaj w opisie, do których masz 5% zniżki ode mnie na hasło Fishmania. Trzymaj się, hej!